Szybki. Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiego sukcesu. Cześć, ja nazywam się Mikołaj Grzegorczyk, a to jest nowy program Blisko Murawy, który w całości jest poświęcony piłce nożnej. Aktualnie znajduję się przed stadionem Lechii Gdańsk, a za chwilę przeniesiemy się do Muzeum Klubowego, w którym oczekuje już na mnie pierwszy gość. Do zobaczenia w środku. Jestem niezmiernie zaszczycony, że moje pierwsze zaproszenie do nowego cyklu spotkań Blisko Murawy przyjął legendarny piłkarz Lechii Gdańsk, wybitny reprezentant Polski, pan Roman Korynt. Bardzo dziękuję panu za odwiedziny. Cała przyjemność po mojej stronie. Chciałbym dzisiaj z panem troszkę powspominać miejsce, w którym znajdujemy się aktualnie, czyli Muzeum Klubowe Lechii Gdańsk niewątpliwie nas do tego wręcz zachęca. Chciałem pana podpytać o początki kariery sportowej, bo przecież zaczynał pan w zupełnie innej dyscyplinie sportu, mianowicie w boksie. Boks, lekkoatletyka, no a szczególnie w późniejszym okresie piłka nożna mnie bardzo zainteresowała. A dlaczego zmieniłem dyscyplinę sportu? Ponieważ w kolejnej walce, była to gdzieś 12, 13 walka, po skończonej walce trener ściska mnie, całuje, gratuluje ci, Romeczku, wygrałeś, wygraliśmy, ale chwileczkę jeszcze, werdykt musi zapaść. No oczywiście usłyszeliśmy, stosunkiem głosu 2-1 wygrał mój przeciwnik. Ja oczywiście miałem lata w ten czas 15-16, młodzieniaszek byłem, no oczywiście popłakałem się. A mój trener mówi: Romeczku, nie płacz, to się zdarzyło, to był przypadek. Ja mówię: panie trenerze, bardzo mi przykro, ale to się zdarzyło 2 razy. Nie, to dzisiaj się raz zdarzyło. Ja mówię: nie, 2 razy. Pierwszy i ostatni. Jak to ostatni? Bo z dniem dzisiejszym rezygnuję z boksu i dziękuję panu za współpracę. I tak się skończyła moja znajomość z boksem. Ale biorąc pod uwagę to, jak później potoczyła się pańska kariera, to chyba całkiem dobrze się stało, że jednak ten boks... Ale jeszcze chciałem dodać, bo boksując jeszcze miałem pewne osiągnięcia, bo byłem dwukrotnym mistrzem Wybrzeża w boksie. Oczywiście w lżejszej wadze piórkowej, lekkiej, bo byłem wówczas teraz małolat i oczywiście szczuplutki, zresztą nadal jestem, bo się chwalę, ale nadal jestem szczupły, ale wagowo, prawda, to też lekka, piórkowa, lekka waga to była moja maksymalna, czyli była to taka, prawda, niska waga. No ale tak jak powiedziałem, po tej skończonej walce popłakałem się, trener mnie chwalę, tu pociesza i tak dalej. Panie trenerze, to już skończyło, nie będziemy w ogóle rozmawiać z nim, dzisiejszym kończymy i współpracę i na tym. I przerzuciłem się na piłkę. No. Idąc do wojska grałem w A-klasie, a już w okresie Lublin to już była druga liga. No to był większy, wielki awans dla mnie. I byłem absolutnie zadowolony, zaszczycony, że będę mógł reprezentować i mógł pokazać swoje umiejętności. Ale już na marginesie, wracając do Lublina, to muszę panom powiedzieć, że bardzo miło wspominam to nie dlatego, że tam zacząłem początki, ale tam spotkałem wielką moją miłość, moją żonę, która grała tam, prawda, w koszykówkę, w siatkówkę, a ja oczywiście po treningu, po meczach, ona chodziła na moje mecze, ja chodziłem na jej mecze. Tam tylko rok czasu grałem i otrzymałem, ponieważ trochę wykazałem pewne zdolności i otrzymałem powołanie z CWKS Warszawa, czyli wobec tej Legii. Dla mnie to był wielki zaszczyt, przyjemność, i że zostałem wyróżniony.
No oczywiście pewną formę wykazałem, czego najlepszym dowodem było to, że zostałem jako zawodnik CWKS-u powołany do reprezentacji polskiej. Już kończyła mi się służba wojskowa, wezwał mnie pułkownik. Ja myślałem, szeregowy korynt melduje się na was, siadajcie, nie gadajcie, siadajcie, posłuchajcie. Jak podpiszecie grę w CWKS-ie, otrzymacie porucznika. A ja takie gały, ja jako w zasadzie, jeśli chodzi o moje wykształcenie, to ja byłem elektrykiem, kończyłem tylko średnią szkołę, także ja tu nagle porucznika, ale był to wielki zaszczyt dla mnie i na pewno wiele osób korzystało z tej okazji, a ja do niego, on był oczywiście bardzo zdziwiony, ja wstaję, obywatel pułkowniku, szeregowy korn, odlewuję się, nie wygubaj się, nie masz perspektywy i tak dalej, przed sobą, już masz porucznika, będziesz miał niedługo awanse i tak dalej, ja mówię, w dalszym ciągu szeregowy korton melduje się i oczywiście wróciłem na wybrzeże do rodziny. Wynagrodzenie dla piłkarza w tamtych latach, czy to była kwota, która pozwalała godziwie żyć, czy ewentualnie też trzeba było się innych zajęć? Ale ja jestem już na etapie, gdy grałem jako wojskowy, więc tam nie było żadnych wynagrodzeń. Absolutnie. Wracając na wybrzeże, wróciłem do macierzystego klubu. Grom Gdynia, ale ja jako już ten reprezentant Polski musiałem grać, chcąc grać w reprezentację, musiałem grać minimum w drugiej lidze. Ale nie trwało to długo, dzień, dwa, telefony do mnie i tak dalej, no i zgłosiła się Lechia Gdańska. Których zawodników pan sobie cenił jako przyjaciół? Ale w jakich etapach? A no właśnie, to skupmy się zatem na Lechii i reprezentacji. No, jeśli na Lechii, to wiadomo, Kusz Korent-Lenz, to artyści byli, nie mówiąc już o napastnikach. Z tym, że muszę panu powiedzieć, że wracając do naszej kochanej Lechii, bo ja kocham bardzo, zresztą miło wspominam, całe potem karierę do lat prawie 40 grałem. Kolejno nawet już Lechia gdy spadła do drugiej ligi, nadal grałem, no i także byłem związany z tą Lechią, którą oczywiście absolutnie do dzisiaj bardzo miło wspominam. Żeby się tak chwalić, to główną rolę odgrywałem ja jako grający na stoperze, ale mając na boku i w bramce starszych ode mnie zawodników. Wszyscy byli ode mnie 3, 4, 5 lat starsi. Kusz starszy, Lenz starszy, bramkarz Gronowski starszy. Dalej już w ogóle zespół w latach 50. w Lechii to byli zawodnicy wszyscy powiedzmy powyżej lat, no gdzieś już tak może do lat 30. Bardzo dojrzali może, dlatego tak dobrze graliśmy. A ja, ten młodzieniaszek, tak można powiedzieć, skoczyłem do tej elity i stworzyliśmy tak wspaniałą drużynę, gdzie przez 10 spotkań ligowych nie straciliśmy bramki. I to był ewenement, do dzisiaj nie mogę sobie powstrzymać łez wzruszeń, jak pomyślę sobie. 10 spotkań ligowych nie stracili bramki. No niewątpliwie jest to bardzo duże osiągnięcie. Tak, i w związku z tym, jeszcze nie dokończę, bo za długo może mówię, ale z tego przezwano nas nie dlatego, że byliśmy budowlanym klubem sportowym, tylko byliśmy murarzami i nazwali murarze, dlatego że tworzyliśmy blok taki dosłownie mur nie do przebycia. Jeżeli chodzi o zespoły narodowe, z którymi przyszło panu zmagać się na boisku, to które drużyny z tamtych lat uważał pan najmocniejsze? No, wiadomo, że zachodnie, bo nie mówię, że w ogóle najczęściej graliśmy ze wschodnimi przeciwnikami, NRD, Czechosłowacja, no, Rosja, prawda, no, ale rzadko wyjazd na zachód to było dla nas w ogóle niesamowite, ale całe szczęście, że zagrałem parę ładnych spotkań i zostałem powołany do reprezentacji polskiej, no oczywiście z reprezentacją już wjeżdżałem na zachód i tu muszę panu powiedzieć, że na zachodzie dopiero zobaczyłem, jak się gra, w ogóle jak zachowują się na boisku, a ponieważ znałem perfekt język niemiecki,
angielskiej little, także nawiązywałem w ogóle w trakcie już gry, w trakcie gry kolegów, znajomości i tak dalej, także zawsze byli zdziwieni, bo ale w meczu graliśmy twardo, oczywiście przepraszam, verzeihen i tak dalej, ale generalnie wracając do mojej gry na stoperze, to grałem wyjątkowo nie brutalnie, ale agresywnie można powiedzieć. Może dlatego może zanim przeciwnik przyjął piłkę, to już interweniowałem. Także. Czyli ten taki refleks jeszcze z czasów, kiedy pan trenował boks, się przydawał. Jak najbardziej. Mówimy tutaj o meczach w reprezentacji, ale jest jeden mecz, który zapewne utkwił pana pamięci szczególnie. Tak. Mam tu na myśli Polska Żony. Tak, absolutnie. 1957 rok w Chorzowie, wygrana 2-1. 2-1, Gera Czesik obydwie bramki. A my z tyłu oczywiście w defensywie broniliśmy. Chyba przed wyjściem na boisko to emocje sięgały zenitu. Absolutnie. Tym bardziej, że prasa przed meczem była bardzo głośna o nas, znaczy o tym meczu, nie o nas, tylko o meczu. Także publiczność nas wspaniale wspierała. Komplet na stadionie, absolutnie, nadkomplet można powiedzieć. No a przy tym dołożyliśmy maksymalnie, a wiadomo jakie wówczas w latach 50. były stosunki polityczne Polska, Rosja czy Związek Radziecki, no wiadomo. Uważam, że wygrana właśnie w tym meczu to była wielka radość nie tylko nasza, ale całego narodu polskiego. Niewątpliwie tak. A czy jakaś specjalna taktyka została wówczas przygotowana na mecz? Jakie były, jeżeli pan... Wracając do taktyki, to muszę panu powiedzieć, że mieliśmy wspaniałego trenera, magister Foryś, który notabene był wcześniej trenerem Lechii, gdzie ja już miałem z nim kontakt i on znał moje możliwości i ustawiał mnie odpowiednio. Cała zasługa polegała na trenerze, który właśnie dopingował, ćwiczyliśmy na treningu, nie to przebieżki długometrowe, tylko sprinty, skoki, wyskoki, oczywiście z ciężarem na plecach, wyskoki i jak się zdjęło te ciężary, wchodziło się na boisko, leciuteńki, jak wyskok do góry, to jak do sobie wyskoczyło się jak z piórkiem. Bo dzięki jego ćwiczeniom, dzięki jego grze zostałem powołany do pierwszej reprezentacji Polski. Miał pan też okazję być parokrotnie kapitanem reprezentacji Polski. A to tak. Jakie to uczucie? Niewątpliwie duża odpowiedzialność. Czy koledzy z boiska słuchali i czy łatwo było zaponować? Wielki zaszczyt, będąc kapitanem, wyprowadzić reprezentację na stadion. Komplet publiczności, wzruszenie niesamowite, hymn, a jeszcze wracając do, niezależnie czy byłem kapitanem, czy nie byłem, bo oczywiście kapitanem w reprezentacji był Gerard Cieślik, prawda? Gdy ja awansowałem do reprezentacji, Gerard Cieślik zawsze był kapitanem, ale gdy on już, prawda, kończył grę w reprezentacji, ja otrzymałem awans i zostałem kapitanem reprezentacji. To było wielkie dla mnie, największe wyróżnienie w życiu, być kapitanem reprezentacji. W czerwcu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy we Francji, gdzie zagra polska reprezentacja. Trzyma pan kciuki? Oczywiście, że pan trzyma. No zawsze. W ogóle jeśli chodzi o grę w reprezentacji, to jak tylko jest telewizja, siedzę z telewizorem, także wszystko, nawet trochę na cały głos, sąsiedzi stukają, panie Romeczku, za głośno, ja nie. Zwłaszcza, co jest najbardziej istotne, rozczulam się, gdy, prawda, wiadomo, że przed meczem hymny narodowe i tak dalej, no powiedzmy, jak zagraniczne, to już tam nie bardzo się, ale jak już hymn wstaje na baczność. Czyli jednak te emocje się udzielają panu. Jakie pańskim zdaniem powinien mieć cechy skuteczny obrońca? Czym powinien się charakteryzować na boisku? No przede wszystkim musi być szybki, technicznie skoczny.
No i oczywiście to inteligentny, żeby przewidywać grę. Przewidywać, żeby wyczuwać co, prawda, mówię o mojej pozycji na grze na ostatniego stopera, na tej pozycji. Pański syn Tomasz również obrał tę drogę, podążając pana śladami, również został piłkarzem. Dzisiaj jest tutaj oczywiście z nami. Tak. Legenda z kolei klubu z Zamiedzy, Arki Gdynia. A muszę panu powiedzieć, że to jestem dumny, że synek mi się udał. Nie dość, że poszedł w moje ślady, czyli grał w piłkę. Mało tego, skończył wyższe studia. Dziękuję ci, synku. Także panie magistrze, panie inżynierze, zawsze do niego mówię, a jak zwykły czeladnik, prawda? Jest pan dumny z syna. Jestem absolutnie dumny. A co najważniejsze, że grał również piłkę nożną. Jestem tego super. To była niezmierna przyjemność móc pana tutaj gościć. A to już kończymy? Pomalutku tak, bardzo, tak. Mi przykro. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze w dalszej przyszłości będzie nam dane porozmawiać. Dzisiaj było to możliwe dzięki uprzejmości pana kustosza Zaleskiego, który opiekuje się Gdańskim Muzeum Klubowym Lechii Gdańsk. Na koniec chciałbym naszym widzom ogłosić drobny konkurs, w którym będzie można wygrać przyjemne nagrody. Otóż pierwszą z nich będzie taki oto album fotograficzny ze zdjęciami Zbigniewa i Macieja Kosycarzy. Jest to trzecia część poświęcona naszemu miastu Gdańsk, ale również są w nim zdjęcia Sopotu, Gdyni, Pomorza. Oczywiście w środku jest autograf pana Macieja Kosycarza. Tutaj poproszę pana Romana również o złożenie podpisu dla naszych widzów. Gdzie? No, bardzo proszę, może być w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Taki oto album trafi do osoby, która odpowie na pytanie konkursowe. Lada moment je zadamy. Tu jeszcze pana poproszę o podpis na tej piłce. To z kolei również jedna z nagród, która trafi do zwycięskiej osoby. Piłka, która obowiązywała podczas ostatnich Mistrzostw Świata w 2014 roku w Brazylii. Rozmawialiśmy odnośnie meczu ze Związkiem Radzieckim i ta odpowiedź w tym programie padła. Chodzi o datę, a właściwie rok, w którym ten mecz się odbywał. Mecz Polski ze Związkiem Radzieckim, rozegrany w Chorzowie, w którym uczestniczył pan Roman Korynt. Mecz zwycięski, bo Polska wygrała 2-1. Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy bliskomurawy@gmail.com, a wśród zwycięzców wylosujemy jedną osobę, która otrzyma te dwie nagrody. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję za odwiedziny. To była niezmierna przyjemność. Cała przyjemność po mojej stronie. A z wami widzimy się w kolejnym odcinku, który zapewne pojawi się niebawem. Do zobaczenia.